mamy babski weekend. Nawigacja ustawiona na Pałac Welewskich w Walewicach. Rozpoczynamy kolejny odcinek Damy i Wieśniaczki. Przytaszczyłyśmy walizę, wsiadłyśmy do limuzyny i dzisiaj nocujemy w pałacu. Podjeżdżamy na miejsce i mijałyśmy stadniny koni i teraz są konie, a my już też galopujemy. Woohoo! Podskakujemy, jakbyśmy jechały konno i zachodzimy w miejsce. Jesteśmy w pałacu. Są przepiękne rzeźby. Nie mrugają wcale. Uwaga, zapraszam na koncert. Mistrz piękny! Przed nami sam Napoleon. Ja nie wiem, malutki, porównajcie jego głowę. No. Zwiedziłyśmy pałac, a teraz lecimy do naszego pokoju. Ulala! Ulalalala! No pięknie! Z widokiem na nasze auto! Ależ zostałyśmy ugoszczone przekąskami. Nie, nie będziemy wychodzić. My tu planowaliśmy sesję zdjęciową, ale jak się rozsiądziemy, to już zostaniemy chyba. Ale żeby nie było, że my tu się zasiedzimy, my już mamy plany i to konkretne. Teraz mamy czas wolny, który wykorzystamy na sesję zdjęciową w pałacu. Już po sesji zdjęciowej teraz nabieramy mocy, bo przed nami jazda konna. To jest niespodzianka. Będzie ciekawie. Takie piękne warkoczyki mi mama się zrobiła. I jesteśmy gotowe? Tak! Wizualnie, a psychicznie? Jest, spokojnie! Jakiś skok ze spadochronem, z koniem. Po prostu. Nie wiem, co na to te konie na dzisiejszą przygodę, czy one są na to gotowe. Zobaczymy, może odmówią współpracy. Będziemy się ścigać. Wyścigi sobie nauczyć. Ale najpierw spacer na rozgrzewkę. Wiosna! Jest cieplejszą czapkę w łóż. Wiosna! Specjalnie czekałyśmy, żeby się zrobiło już tak ciepło. Dobra, ostatni weekend kwietnia zarezerwowałyśmy, już będzie super pogoda. W czapce jest ciepło. Jest super pogoda, tylko w zimowych butach. Tak. Ja też cieplejsze wyciągnęłam na wiosnę. Ale ładnie stoi. Pałacyk, tak. Prowadź, przewodniczko. Się? Pewnie, że tak. Dzień pełen atrakcji. Tu jest i drzewo, i rzeźba. Myślałyśmy z daleka, że to jest taka wielka rzeźba. I tam jest taka dziura z okienkiem w drzewie. Wow. Jesteśmy w pniu drzewa. Spojrzenie do góry. A teraz uwaga. Modelka zaprezentuje wnętrze. Ta-da! Niektóre kawalerki w Warszawie są tej wielkości. Ale dobre, można się rozgrzać trochę w środku. Cieplutko jest, w razie czego zapraszamy. Uwaga. Oj, dzięki. I znów zaglądamy do pałacu, tym razem z drugiej strony. Tym razem od strony tarasu. Im bliżej do tej atrakcji, tym nagle nam się zaczęło robić coraz cieplej. I tak już mniej rozmowne jesteśmy. Ja tylko miałem koniec świadomy pomocy sytuacji. Po całym dniu z dziećmi. Teraz tropimy. Tutaj są ślady kopyt. Co oznacza, że musimy iść tam. To nie ja, to jeszcze nie ja. Cicho, podstawimy muzykę, nie będziemy to za daleko. Jak wyjdziemy do tego konia, to już będzie dobrze. Nie dla niego. O nie, piełam sobie włosy. Za co się trzymać? Tu usiądę. Ale jesteś szybka. No prawie jak na motocyklu, nie? I pojechał. Piękna postawa. To jest niezły trening przy okazji, taka rozgrzewka. Prowadź. Poproszę do pokoju numer 2. Mamy odstawić. Ale cudnie. O,
Wyżerka po drodze. Jak tu tyle przekąsek. I odprowadzamy bajera do stajni. Jakie wrażenia? I to jeszcze dostałyśmy taką niespodziankę ekstra, że była opcja powrotu do stajni razem z konikiem, także moja królewna przyjechała pięknie. O, moje królewiątko nie chciało. Nie. Skupiła. Pięknie. Pięknie. Idziemy jeść teraz. Ale rozgrzewka. Wymarzłyśmy i się ruszałyśmy, także teraz relaks. No, mam pyszną sałateczkę. I później już będziemy tylko leżeć. Teraz sobie wybierz, czy chcesz być księżniczką, czy zajączkiem bardziej. Znaczy zajączkiem takim. Tak naprawdę to była ta mniej ekstremalna część dnia, teraz dopiero się zaczną eksperymenty. Zjęłyśmy gorący prysznic, a teraz czas na domowe, hotelowe spa. I mamy tutaj maski na dłonie, na stopy, na usta, na twarz w płachcie, na twarz bez płachty mamy... Nie, pokazałam wam na twarz w płachcie, to na stopy, więc nie, musimy się bardziej skupić. Są płatki pod oczy na rano i kamień głasza, którego jeszcze nigdy w życiu nie używałam. Muszę znaleźć zaraz jakieś filmiki sobie zrobić. Zaczniemy od masażu. Tak, nie mamy jednej maseczki. Twarzy. Na tyłek pokoju. Płaczcie sobie i na kolana położę. Teraz my nagramy filmiki instruktażowe. Zobaczymy, czy uważnie przygląda się. Dobrze, dobrze. Pierwsze ćwiczenie. Jeszcze nie bardzo wygląda, ale już jestem czerwonka. Się jeszcze nie zaczęłam masować. Kamieniowanie za nami. Teraz już coś, co będziemy robić obie i to będzie challenge. Zapadli chwila ciszy. Kupiłam nam maseczki na usta. Ej, na usta? Naprawdę na usta? Tak. To jest action. Hydrożelowa z witaminą B3. Poczekajmy na opinię. Jeszcze przeczytaj, czy ktoś to robił. Lepiej nie. To jest na żywo. To są normalnie usta. Czemu nie ma zgrodka? Ja nie chcę mieć takich wielkich glomerów. Spuchną nam takie. Nie. Zrób sobie najpierw. Na mnie przetestujesz? Będziesz miała takie wielkie usta, będziesz mówić dużo głośniej i dużo więcej. Ale przez chwilę nie będę mówić nic, więc korzystaj. Idealny prezent na dzień kobiet. Przejdźmy do spa dla dłoni. Mamy domowy manikir i tu jest najpierw peeling, a później maska. Mamy już maseczki na twarzy, teraz stopy. I wmasujemy sobie w dłonie drugą część maski i już się nie możemy ruszać. Dzień dobry. Królewny wstały na śniadanko i lecą do pałacu. Zobaczcie. I sobie jeszcze kawkujemy przed wyjazdem. Opuszczamy nasz piękny pokój i lecimy w trasę. Przyszliśmy jeszcze pożegnać się z konikami. Zobaczcie, jakie piękne statko. I tam są maluchy też ze swoimi mamusiami. I też tak marzną. O, zobacz, idą. Cześć! Hej! Ojejku, cześć! Kajka! Cześć, piękny! No. Hej! Buziaka dostaliście? Cześć! Siema! Piękny jesteś, jakie masz oczy piękne. A, za bardzo szybko załuta! Pa. Aha, przejechałyśmy z 10 metrów. Kolejny przystanek, bo to są maluchy. Jedź, dziecko, jakie jedź. Słodziaki. A, ty! Świetnie! Chciałabym piękny napis napisać, ale... Napisać? Pokazać, ale... Może teraz? To chyba była ostatnia szansa. Nie wiem, czy było widać. Musicie sami przyjechać, zobaczyć. Bo nie zdążyłyśmy znaleźć aparatu. Ale już wjeżdżamy zaraz do Warszawy i zaraz będziemy na miejscu pruszków. Nie, to już tu, jest. Co pani chciała powiedzieć? W każdym razie jest taki napis pruszków, jak napis Hollywood na takim wzgórzu. Musicie sobie to wyobrazić. Pieprzone Żoliborz. Jesteśmy na miejscu. Lecimy się pięknić jeszcze bardziej. Jeszcze piękniejsze będziemy. Ja tutaj ostatnio byłam. Być może pamiętacie casting, z którego uciekłam, bo chcieli mocne, ostre cięcia, a teraz idziemy głównie na kolor, ale jak się udało obciąć, to ja jednak już chcę. Może nie aż tak, jak miało być poprzednio, ale troszeczkę chętnie bym skróciła, ale głównie idziemy na jednolity kolor, czyli farbowa. L'Oreal. Tak, bo tu w środku jest galeria. Pięknie, a my akurat jesteśmy trochę przed pasem, to pooglądamy sobie wszystko. Dziękujemy. Jesteśmy w Akademii L'Oreal.
Proszę Państwa, idziemy w miasto. Albo na wybieg. Musimy się ubrać. Wczoraj był wybieg dla koni. Siedźmy na wybieg. Miałyśmy wyjść na miasto, no i wyszłyśmy. Idziemy na spacer po cmentarzu, ale nie byłyśmy jeszcze na powązkach, także jeżeli tylko trafiłyśmy pod dobre wejście, to się tu dostaniemy. Ej, rydza śmigłego. No, ale oznaczony. Wódz naczelny Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej. Ale w ogóle w parku, naprawdę. Dotarłyśmy do Alei Zasłużonych. Maria Dąbrowska, Zbigniew Opiński. Właśnie tu się rozglądam. Kogo rozpoznaję? O, Barszczewska też jest. Jejku, to też aktorka. No, to mówiłam ci tam przy tamtej aktorce. Też jest. Aha. Kurczę. Fijewski, Boże. Tadeusz Fijewski grał w Chłopach tej pierwszej ekranizacji. Ojej, no tak. To jest tej Młynarskiej. Tak, ojciec. Ojej. Tak. No on napisał kultowe piosenki polskie. Okay. Jan Parandowski. No to pisarz, oczywiście. Cieniom Balbiny z Czarneckich, Ostrowskiej, pod Sękowscy ziemi. Pod kim złożono kamienie? 1819, W przechodniu uczci go schnieniem pamiątkę najlepszej matki. Pod tym złożonym kamieniem Balbiny drogie ostatki. Ale super! Znowu skręcam w lewo na jakimś gigantycznym skrzyżowaniu. Wpadłyśmy do góry w końcu na zaproszenie szefa kuchni, który ostatecznie jest w innym miejscu, więc zły adres pisałam w nawigację, ale będzie równie pysznie na pewno. I pozdrawiamy Adama przy okazji. Gotowanie w parowarze na Instagramie profil. Wyruszyłyśmy już w drogę powrotną. Startujemy i powoli kończymy nasz szalony babski weekend. Działo się. Mamy pamiątkę, taką bardzo trwałą. Jeszcze jakbyś sobie tatuaż zrobiła, to już w ogóle nie. Już. Dawaj, teraz. Absolutnie. Wstukałam akurat w nawigację. Ruszamy już na chatę. No i korzystamy z ostatnich dni razem. Ale udaję. Co ja zrobię? Nie wierzę jej wcale. Pakujesz się do walizki. Jutro przyjdą dwie walizki, musisz się w którąś z nich zmieścić.